Historyczny spór. FBI żąda dostępu do treści iPhone'a terrorysty San Bernardino. Jednak firma Apple mówi stanowcze nie, bowiem nie chce narażać na szwank prywatnych danych milionów użytkowników swoich urządzeń. Moimi gośćmi są dr Krzysztof Lidl, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Collegium Civitas. Witam. Oraz Wojciech Pietrusiewicz z portalu iMagazine. Witam, dzień dobry. Panowie, czy Apple powinien otworzyć iPhone'y dla FBI? No tak naprawdę chyba nie mamy tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Trzeba pamiętać, że jest to pewna nowa sytuacja, nowy precedens, z którym mamy do czynienia. Natomiast wydaje mi się, że cały ten spór bardziej ma dwa podłoża. Pierwsze to typowa dyskusja prawnicza i tutaj głównie prawnicy będą się spierali, na ile te przepisy w Stanach Zjednoczonych pozwalają na tego typu rozwiązania, jak się to ma do konstytucji, bo trzeba pamiętać, że to jest tam podstawowy akt prawny. A druga kwestia, myślę, że jednak tutaj podłożem jest również biznes. Myślę, że firma próbuje w ten sposób rozegrać to trochę marketingowo, dlatego że tak naprawdę z punktu widzenia merytorycznego wcześniej czy później w mojej ocenie FBI uzyska te dane i uzyska zgodę na wejście do tego Apple'a. Czy pan ma jednoznaczne zdanie w tej kwestii? Troszkę inaczej na to patrzę. Trzy aspekty polityczne. Kwestia bezpieczeństwa oraz kwestia prywatności. Nie uważam, żeby to była rozgrywka marketingowa. Tim Cook zresztą dosyć jasno formułował swoje stanowisko w tej kwestii i myślę, że... No twardo mówi, miał... że nie. Tak, i myślę, że patrząc na jego krótką historię z asterami firmy, myślę, że możemy mu wierzyć w to, co mówił, bo po prostu bardzo dba o słowa i to zresztą widać w jego ostatnim liście do klientów firmy, jak stara się to precyzyjnie wszystko ująć, jednocześnie nie robić sensacji z całej zabawy. Więc ja myślę, że kwestia polityczna jest tutaj najistotniejsza i o to będzie się chodziło. A jeśli chodzi o to, czy powinni udostępnić dane FBI, jestem zdecydowanym przeciwnikiem, bo to nie jest kwestia tylko telefonów, tylko to są nasze. To jest całe nasze życie w naszej kieszeni. To nie są telefony, to są komputery. Mówi pan o życiu, ale jeżeli na przykład otworzenie tego iPhone'a uratuje życie na przykład 100 osobom, to dalej pan będzie przeciw? Okaże się, że na przykład jakieś siatki terrorystyczne i tak dalej. No tu jest taka kwestia, że zupełnie inne agencje, jak chociażby NSA, podchodzą do sprawy w ten sposób, że one nie potrzebują się włamywać do tych telefonów lub nawet jak potrzebują, to i tak wiedzą, jak to zrobić. Natomiast te agencje mają te informacje wcześniej. FBI jakby już najpierw strzela, a potem zadaje pytania. Tutaj tak może niefortunnie to ująłem, ale chodzi o to, że od tyłu do tego podchodzą. Natomiast ten telefon w zasadzie nie ma za wiele do tej sprawy, bo to jest jego telefon służbowy, jego wszystkie sprzęty prywatne, które prawdopodobnie zawierały jakieś istotne dane, zostały zniszczone. Więc dlaczego zostawił ten jeden telefon? No właśnie mówi się, że nie chodzi tylko o ten jeden telefon San Bernardino, ale w kolejce czekają 200 następnych, które FBI właśnie nie może się do nich dostać. Czy faktycznie nie okażemy się w takiej sytuacji, że prawda, służba specjalna, no, najpotężniejsza w świecie, będzie miała dostęp w zasadzie do iPhone'ów wszystkich użytkowników, również w Polsce? Ale tak naprawdę dzisiaj, jakbyśmy spojrzeli na to, co się dzieje, jakie mamy rozwiązania w tym zakresie, to trzeba pamiętać, że coś takiego jak kontrola korespondencji jest czymś naturalnym od wielu, wielu lat w wielu krajach. W Polsce możemy kontrolować korespondencję, możemy sprawdzać listy. Trzeba pamiętać, że dzisiaj mamy problem z telefonem, ponieważ jest to postęp technologiczny. No to, co kiedyś pisaliśmy papierem, dzisiaj piszemy SMS-em i tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy tylko z punktu widzenia tego technicznego byli w stanie wtedy, kiedy jest to uzasadnione prawnie, móc wejść w te informacje i dostać się do tych informacji. Przecież wiemy, że tak naprawdę dzisiaj problem to jest problem zabezpieczenia tych telefonów, tak? Kod osobisty, odcisk palca, kilkakrotnie wprowadzone niewłaściwie hasło i służby mają problem, żeby te dane wydobyć. Te dane mają być albo tą informacją, która pozwoli wyprzedzić działania przestępców, bo tu nie chodzi o samych terrorystów, tu możemy mówić o pedofilach, możemy mówić o gangach, o grupach przestępczych.
albo zdobyć dowody na popełnione już przestępstwo, które tam się znajduje. I tak naprawdę to nie jest coś zupełnie nowego i ta dyskusja, tak jak mówię, bardziej dla mnie osobiście, ja będę się opierał, ma bardziej walor taki trochę marketingowy, pewnie tej polityki trochę w tym wszystkim jest, natomiast no nie ma różnicy między listem papierowym, do którego FBI w każdej chwili może zabezpieczyć. Zauważmy, jak wygląda na przykład przeszukanie dzisiaj, tak? Przeszukanie, obojętnie jaka służba, w Polsce to również tak wygląda, wchodzę do domu, zaglądam do szuflad, wyciągam dokumenty, czytam te dokumenty, tak? To jest tylko kwestia postępu technologicznego i musimy służbom takie możliwości umożliwić, przy czym ja jestem zwolennikiem tego, że czym więcej dajemy uprawnień służbom, tym większy powinien być nadzór i kontrola nad tym, co się dzieje. Tak, tu jest jedna, ja chciałem się jeszcze ustosunkować do tego, to jest jedna ważna kwestia, bo FBI to przedstawia tę sytuację tak, jakby Apple z nimi nie współpracowało. Oni współpracują, dostarczali im, bo od samego początku w tej sprawie dostarczali im bardzo dużo informacji, dostarczali im informacje z backupów iCloudowych, pomagali, próbowali im pomóc, żeby ten telefon się zrobił, ten backup do iClouda, który, no i ze strony FBI było wiele błędów, tam doliczyli się chyba przynajmniej trzech czy pięciu eksperci od bezpieczeństwa. I tak jakby sami sobie zepsuli całą sprawę, ja też właśnie przyglądałem się tej sprawie. Tak, tak. I to jest kwestia, dla nich to jest z mojego punktu widzenia, zresztą nie tylko mojego, to jest kwestia precedensu, stworzenia precedensu, żeby w przyszłości nie mieli żadnych problemów. Natomiast oni nie chcą, żeby Apple odszyfrował ten jeden telefon. Prawda jest taka, że dzięki temu, jak Apple zrobi to, co oni chcą, jeśli zrobi, to tak po prawdzie wystarczy sobie zastąpić słowo FBI jakimkolwiek innym państwem. I każde państwo będzie mogło. Każde państwo zajrzeć. Będzie się o to ubiegało. Tutaj w tym momencie to już precedens będzie na skalę światową. Chiny mogą się domagać od każdego producenta w tym momencie sprzedającego na ich terenie, albo ich wyrzucić ze swojego rynku. No, nie wiemy, co się stanie. To są takie najczarniejsze scenariusze, ale należy je wziąć pod uwagę. Pan chce się odnieść do czarnych scenariuszy. Znaczy, wydaje mi się, że ja bym właśnie nie demonizował jakby problemu. To wynika znowuż trochę z tego, z czym już dzisiaj mamy do czynienia i czym dysponujemy. No dzisiaj na przykład każdy operator teleinformatyczny ma obowiązek stworzyć możliwości do tego, żeby służby mogły wejść na przykład z tak zwanym podsłuchem czy kontrolą korespondencji pod względem technicznym, tak? Czyli każdy operator musi stworzyć takie możliwości, funkcjonariusze jadą, wchodzą, zakładają ten podsłuch, nie muszą kombinować. Czyli hakować. Wielki brat już nas śledzi, tak, i trzeba już się z tym pogodzić. Dokładnie. I dzisiaj mamy postęp technologiczny, dzisiaj telefony, tak? Bardziej technicznie skomplikowane i dzisiaj szukamy tej furtki, żeby te możliwości były. Tak jak mówię, trzeba pamiętać, jeżeli nawet taki precedens powstanie, no to on musi być bardzo jasno i klarownie określony w przepisach prawa, tak? Kiedy można to zrobić, kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i myślę, że tutaj trzeba szukać możliwości porozumienia. Natomiast, tak jak mówię, nie demonizowałbym tego. Zwrócę uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, która ma pewne odniesienia do Polski. My dzisiaj jesteśmy w przededniu wprowadzenia być może tego rozwiązania tak zwanego korzystania z tych zatrutych owoców, tak? Czy tak, dowody z zatrutego drzewa, to się tak nazywa. Dzisiaj wiemy, że nasze Ministerstwo Sprawiedliwości nad tym pracuje, takie rozwiązania będziemy mieli. Nielegalnie zdobyte. Amerykanie mają to od dziesiątek lat. To jest tak naprawdę pomysł i case, który pochodzi stamtąd, tamten precedens. I dzisiaj tak naprawdę służby, jakby chciały ten telefon zhakować, skorzystaliby z tych hakerów, którzy w stanie są to robić i wykorzystaliby to dowodowo. Chcą to uregulować, chcą mieć mechanizmy, żeby nie było konieczności szukania luk w prawie, w jakiś sposób naginania tego prawa i wydaje mi się, że no, ten postęp technologiczny zmusi nas do takich rozwiązań. Służby muszą mieć możliwość zdobywania materiałów dowodowych lub zapobiegania tym najpoważniejszym przestępstwom. I tutaj postawimy kropkę, chyba że pan jeszcze chce. To tak naprawdę, tylko tak, należy też pamiętać o tym, że przestępcy, terroryści i tak dalej nie są głupi. Wielu z nich wie, co robi i nieważne, czy telefon będzie zaszyfrowany, czy służby będą miały dostęp do jego danych, wystarczy, że aplikacja, z której korzystają terroryści, będzie dodatkowo szyfrowała swoje dane w bezpieczny sposób. Są takie w tej chwili. I nawet jak wejdą do telefonu, i tak tych informacji nie wyciągną i tak. O sporze, który na zawsze może zmienić sposób, w który prywatne firmy chronią dane swoich klientów, rozmawiałem dziś z Krzysztofem Lidlem i Wojciechem Pietrusiewiczem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.